Sierpięcia z tej strony, serwis fotograficzny. Zadają Państwo pytania poprzez zapytanie ze strony internetowej, czy zajmujemy się naprawą obiektywów. Tak, też zajmuję się naprawą obiektywów. Trafił do serwisu obiektyw Sigma ze stabilizacją obrazu 150-500. Bardzo fajny obiektyw. W obiektywie nie działa mechanizm przysłony, w obiektywie nie działa autofokus, jak i mechanizm stabilizacji obrazu. Obiektyw był demontowany, klient od razu powiedział, były próby naprawy elektroniki. Będę go powoli demontował celem pokazania, jaki skutek niesie demontaż przez osoby, które nie umieją naprawiać sprzętu, jak i obiektywów fotograficznych. Chciałem Państwu pokazać, do jakiego stopnia trzeba rozebrać obiektyw Sigma, aby dostać się do mechanizmu stabilizacji obrazu. Dobrze, że mam dwa miejsca pracy wolne. W drugim miejscu, na drugim stanowisku widzimy, do jakiego etapu trzeba zdemontować obiektyw, żeby się dostać do mechanizmu stabilizacji obrazu, który i tak na chwilę obecną jeszcze trzeba dalej głębiej rozebrać. Składam ten obiektyw Sigma. Obiektyw był demontowany w innym serwisie, był źle poskładany. Naprawiłem już w nim mechanizm stabilizacji obrazu, naprawiłem w nim mechanizm autofokusa, jak i przysłona. Zaraz będę wykonywał pierwsze testy. Nie wiem, czy tu się uda pokazać Państwu, bo widzimy, w obiektywie nie chodziła przysłona. Przysłona już pracuje bez problemu. W obiektywie nie chodził autofokus.
tutaj widzimy podziałkę odległości. On w ogóle się nie kręcił, podziałka stała w miejscu i nie chodził mechanizm stabilizacji obrazu. Postaram się Państwu pokazać. Czy mechanizm przesłonięty już Państwu pokazałem, że działa. Jeżeli chodzi o odległość, widzimy, że już pierścień odległości działa. I pokażę Państwu tylko i wyłącznie odgłos pracującego mechanizmu stabilizacji obrazu. Mechanizm stabilizacji obrazu już zaczął pracować. Obiektyw mamy skończony, zostało go pooczyszczać, pozakładać wszystkie pierścienie. Tutaj klient, no niestety pierścień gumowy, który był na pierścieniu ogniskowej, był za długi. Klient go sobie wziął, skrócił, przyciął, na taśmę klejącą złożył. Wymienimy mu tą gumę na nową. Już ją zdążyłem zamówić. Tą gumę wymienię na nową. Wykonam jeszcze teraz pierwsze testy obiektywu. I tak jak powiedziałem, to nie tylko proste aparaty kompaktowe, nie tylko lustrzanki, ale jak Państwo widzicie, moja firma zajmuje się też naprawą takich profesjonalnych obiektywów. I tak jak były często zadawane pytania poprzez stronę internetową. Czy naprawiam? Tak, naprawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Studio 5S, serwis fotograficzny. Zapraszam na kolejne filmy.